Witam Was w kolejnym filmie z serii Is Memories of Saceta. No i ostatnio zakończymy grę właśnie tutaj w Świątyni Słońca. I cóż, de facto wszystko co tu było do załatwienia jest załatwione, także możemy stąd sobie iść. Ale jak się okaże, nie wszystko ma się tak do końca dobrze. Bo coś znikąd się pojawia. Co to jest? Skąd to się tu pojawiło? Wyglądają one strasznie, są jakby cieniami czy czymś tego typu? Nie widziałem potwór takich jak te. Atakują nas. No dobra, więc musimy tutaj się nim zająć. Dobra, padł szybko. Dobrze, że nie było ich zbyt wiele. Zastanawiam się, jak one mogły wejść do świątyni. Myślę, że lepszym określeniem było, że one jakby znikąd pojawiły się w świątyni. Paint Value. Obawiam się, że są one jakby... Powstały one na skutek... namieszania w zapisach Akaszy. No i jakby cień padł na nasz prawdziwy świat. Prawdopodobnie jeszcze w innych miejscach podobny fenomen ma miejsce. O kurczę, to niedobrze. A w takim razie... nie tylko świąt... nawet te miejsce jako świątynia nie jest już bezpieczne. Uzma, coś nie tak? Ado... chyba zostanę tutaj, by chronić pani Chaldila. Sam? Nie możemy na to pozwolić. Chyba zostanę z tobą. Frida i ty, Duren, bardziej lepiej znacie teren. Tak więc... wasze miejsce jest teraz przy Adolu. Ja zajmę się pani Chaldilem. Uzma, dziękujemy ci. Nie wiem jak ten teren, ale... ale myślę, że lepiej też tu jak zostanę, Adol sobie poradzi. Karma? No i tak, bez moich tych piercerów zostanę. Jeżeli jakby zablokuje wasz wróg, to wtedy z pewnością będzie już koniec. Tak więc pozwólcie, że chłopak może was tutaj zablokuje. No to będzie koniec, będziecie mogli pójść dalej. W Komodo zawsze dzielimy się na dwie ekstra grupy. Dziękuję ci. Doceniam. Dziękuję wam obojgu. No dobra, to do zobaczenia później. Oczywiście. Tak więc trzymajcie się. Dzięki wam, Uzma i Karna. Niedługo wrócimy. Gruda, nie będzie już problemu dla Salsety pod naszym okiem. No dobra, więc ciśniemy dalej w czwórkę i kolejne duchy się pojawiają. Jest jeszcze więcej ich za nami. Jakby za nami podążały? Czy mogą być zaatakowani albo przyciągane przez maskę słońca? Nie wiem, ale z pewnością robi się ich coraz więcej, to nie będzie łatwo. Odejdźcie! Znany głos. No proszę. Jest i całe towarzystwo. Mistrzu, zaczekaj raz. Mistrzu, dowódco. Nie zostawię nas z tyłu. Chłopcy, musicie więcej trenować. W każdym bądź razie i tak nieźle, że nadążacie za nami. Liore, nos, Sancho i Panza. Co wy tutaj robicie? Słyszeliśmy wszystko od drzewa rody Wielkiego Ru. Przyszliście nam pomóc? Po prostu... jakby robimy robotę, którą zlecił nam generał. Tak samo jak Ron. Więc będę spokojny o wszystko, jeżeli zobaczę, że jest ok na własne oczy. No dobra, i mamy chyba powód. Ale sobie powiem, że dowódca coś krzyczał na temat... jestem jedyną osobą, która może uratować Adola. Milczeć! To tylko nieistotny detal. Ty, Adolu, nie stój tutaj. Ruszaj, nie masz całego dnia. Ja zajmę się tutaj wszystkim. Myślę, że skoro karmy z wami nie ma, to pewnie zajmę się tym też gdzieś indziej. Haha, jaka siostra, taki brat. Dziękuję wam bardzo. Dobrze, Adol, zostawmy to w ich rękach, chodźmy. No dobra. Więc tak, towarzystwo pomaga. I kolejne... cienie się pojawiają. O nie. Nie, naprawdę nie wiedzą kiedy się poddać.
No dobra, oni w sumie nie są niczym podobni do ludzi, to bardziej jakby jakieś obce rzeczy. Dobra, nie gadajmy, tylko bo szykują się do ataku. Dobra, coś innego jednak je atakuje. O, jest i Sol. Jest i Liza. Wszystko tam w porządku? Słyszałem wszystko od Karny i przyszłam pomóc. Liza. Proszę, zostawcie ten teren mnie i idźcie za dolem. Jesteś pewna? Tak, już mam wszystko jest pod kontrolą. Zostanę tu, będę walczyć z całą. Kalilką? Sam. Może sobie za bardzo nie radzić przeciwko tym cieniom, przez to, że one bardzo szybko się poruszają, więc proszę, pozwól mi jakby zabezpieczać cię. No dobra, tak długo jak nie macie z tym problemu, to myślę, że będzie to duża pomoc. Okej. Więc trzymaj się, Adolu. Dobra, jak skończę sprawę tutaj, to zaraz do was dogonię. Dobrze, trzymaj się, Lizo i Kalilko. Nie rób niczego głupiego. To jest niebezpieczne. Wtedy skakuj na Sola i wynoś się stąd, okej? Okay? Oczywiście. Nie chcę tutaj zginąć. Dobra, trzymajcie się. No to idziemy, Kalilka zostaje. No i teraz wchodzimy na górę versus Ivo. Uważaj, Frido! No i pojawiają się kolejne cienie, tym razem trochę bardziej w krótkiej formie. Ale te wydają się inne cienie. Ta maska, oddajcie mi ją. Gruda? Jakby zapisy Akaszy zdaje się, że dały Grudzie swego rodzaju fizyczną formę. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale na to wygląda. W każdym bądź razie próbuje nam przeszkodzić, więc musimy zrobić to, co nam pozostaje. To bardzo dziwnie satysfakcjonujące atakowanie Grudy prosto w twarz. Tak. To mi przypomina, żeby jednak nie wchodzić ci w drogę. Dobrze, Adol. Musimy przeforsować drogę na szczyt, więc jedziemy. Dobra, oni całkiem mocni są. I to jeszcze cienie dodatkowo też ich tutaj nieźle wspierają. Dobra, idziemy dalej. Na szczęście są dość słabe, ale szybkie skubańce. Dobra, idziemy. Dobra. Dobra, ślizg do nich. Tak. Pięknie. Dobra, coś tu jeszcze tutaj jest. Jeszcze kolejne cienie nam blokują drogę. Dobra, ona się tutaj prawie rozpić bez końca. Dobra, idziemy dalej. Dobra, mamy mieć słoty, trochę słabe. Kurczę, wszystkie stopy na nas walą. Dobra, chyba pozostaje mi cisnąć na górę, trudno. Dobra, teraz nie więcej. Dobra, którędy się idzie? Tędy? Dobra, idziemy dalej. Teraz tu więcej. Dobra, ja tu jeszcze ogień wylatuję zawsze. No tak, bardzo płomienna góra. Dobra, w zasadzie to chyba bardzo nie ma co tracić czasu na przeciwników. Nie, czy tych skał przypadkiem też nie dałoby się rozwalić w jakiś sposób. A może by się dało. Dobra. Dobra, to jakie bariery w ogóle zarzucałem. Dobra, dawać szybko, szybko, szybko. Póki się nie pali. Dobra. Tutaj ogień trochę nas blokuje. Ale tylko trochę. Dobra, daleka ta droga. No taka dosyć. Dobra, to chyba zaraz przestanie się palić. Dobra, udało się. Walka z tymi wszystkimi cieniami to chyba trochę przesada by była. Dobra, jesteśmy prawie na szczycie. Frida, uważaj. Jeszcze ich więcej. Czy oni się może jakoś połączą? Jeszcze więcej? Oni ciągle się pojawiają. Jesteśmy prawie na szczycie. Nie potrzeba nam tego. Frida. Tak. Chyba myślę o tym samym co ty. Adol, my tutaj zostaniemy i będziemy trzymać te cienie z dala. Nie martw się o nas. Jesteś już prawie na szczycie. Idź przodem.
Zrób to dla nas wszystkich, całej Celcety. Wybacz, że nie mogę walczyć u twojego boku do końca Alu, ale wiem, że jakby zrobić to sam, jakby w walce poradzić sobie najlepiej. Teraz wszystko należy do ciebie, mały. Nie zawiedź nas. Lepiej tutaj nie zgincie. Myślisz, że z kim ty rozmawiasz? Dobra, Duren, Nina, pokażmy, co potrafią wojownicy z Danem. Tak jest, Adol, leć do przodu. No dobra, no to my lecimy przodem, ale to oczywiście nie jest jeszcze koniec tego, co tu się dzieje. Dobra, jesteśmy na górze Susiwo, jest krater i zaraz spróbujemy zniszczyć maskę słońca. Ale czy to nam się uda? No, oczywiście, że nie. Przynajmniej od razu. Dobra, więc jest i Phantom Gruda. Jest i jego jakby duch. Gruda. O, Kristen, znalazłem cię. Oddaj mi ją. Oddaj mi maskę. Moc bogów. Przejdź mą próbę. Zabić, zabić, zabić. No dobra, więc musimy się zmierzyć z cieniem Grudy, który okazuje się być takim finalnym bossem. Dobra, trochę nas nawala. Szybkie skubany, to jest najgorsze. No właśnie, troszeczkę nadzielam na jego ataki. Dobra, piękny flash move. To można to bardzo dobrze wykorzystać. Kurczę. Oj, ale on coś tu kombinuje. Dobra, jest, nie mam... O, też się broni dziad. Dobra, dawać go. Dobra, w ogóle coś robisz? No właśnie, tak trochę średnio z tym escape'em wyszło. Dobra, dawaj go. No najgorsze, że jest szybki skubany. Dobra. Chyba jakieś leczydełko by się przydało. Kazy połóżmy, chyba mam tego trochę. O kurde. Złapał mnie skubany. No, to teraz grubo dostałem. Dobra, chyba mi się nie nadziejać na jakieś jego ataki. O, załatwię go. No właśnie. Już nie może być pokonany. Ale chyba właśnie został. Dobra, co tu się dzieje? Czy to już jest koniec? Bardzo możliwe. Dobra, więc mi... Dobra, akurat tutaj to bez znaczenia większego, co ustawię. Dobra, więc teraz pozostaje mi tutaj sprawdzić teren i wyrzucić maskę do krateru. Tak więc słychać jakby bulkoczącą lawę pod nami. Czy wrzucić maskę do krateru? No nic innego mi nie pozostaje. Tak więc maska leci w ogień. Coś się dzieje. Ło, silna reakcja. O nie, szabohater spada. Czy to oznacza, że to już koniec Adola? Dobra, poleciał Sol. Czy to oznacza, że uda się Adola uratować? Niedługo się dowiemy. Adol. Cóż za wspaniały młody człowiek. No cóż, zgadzam się z tym. To naprawdę niezwykłe, że byliśmy w stanie spotkać kogoś takiego i pozwolić mi jakby finalnie spocząć. I co? Przyjmiesz to tak po prostu? Ludzkość stała się o wiele silniejsza, niż była w erze bogów. Zapisy Akaszy stracił już swoją moc, więc mój obowiązek został spełniony. Teraz mogę spocząć w pokoju. Czy to oznacza koniec pani Geraldila? Adol!
Adol, wszystko w porządku? No tak, Sol uratowała Adola. Raczej Liza i Sol. Wszystko w porządku, Adolu? Tak. O, w końcu się ocknąłeś. Dzięki Bogu. Co za ulgę. Już było prawie, że za późno, a wiedziałem, że wulkan stanie się bardziej aktywny i nie spodziewałem się tego, że nadejdzie erupcja. Kardruk jest zbyt teraz niebezpieczny, więc zabiorę cię do Danan. A jak pozostali? Aha, mają się dobrze. Wszyscy spotkamy się w Danan. Ina informowała też, że są bezpieczni jakiś czas temu. Dobra. Eskorta taka, że eskorta w ciebie w ten sposób przypomina mi, gdy pierwszy raz się, nasze pierwsze spotkanie. Zadawałeś mi ciągle pytania, z minuty na minutę. A jak tak sobie o tym pomyślę, zastanawiam się, jaką wiedzę chciał ci przekazać pańcz Eldil? Mam jakąś wspominkę, halo? No właśnie. Widzisz, trochę szkoda. Miałem nadzieję, że odkryje ci jakby drogę na zachód świata, gdzieś do Europy. Bo zachodni świat wciąż jest jeszcze nieodkrytym terytorium. Nigdy nie spodziewałem się, że usłyszę różne takie historie od 18-letniego chłopaka, który chce zwiedzić cały świat. Bez żadnych skrótów. Chyba jeszcze zapytam może o coś innego, albo kogoś innego. No cóż, Adolu. Skoro nie mogę ci powierzyć wiedzy, to pozwól, że chociaż nadam ci imię. Naturalnie, nie będę zmieniał twojego aktualnego imienia, bo jest całkiem w porządku. Po prostu nadam ci tytuł. Jestem pewny, że twoja nieograniczona niczym ciekawość jakby rozbudzi kolejne marzenia do eksploracji świata w innych ludziach. Zobaczmy. Jak można najlepiej opisać osobę, która chce poznać cały świat? Adventurer, czyli... poszukać przygód. Okej. Okay. Czyli dostaliśmy po prostu tytuł. No okej. Okay. Adol, czy z pamiętnika Adola jakby doszły do końca, jeśli chodzi o wspomnienia Adola z regionu Celcety. Jak się potoczyły losy dalszych przygód, znaczy, jak może przygody i pozostałych osób żyjących, powiedzmy, w tym lesie? I co się dalej wydarzyło w tym jej nieznanej krainie pod dowództwem generała Grisalde? Po przygodzie Adola mam więcej pytań niż odpowiedzi. No właśnie. W każdym razie, jaką wiedzę przekazał właśnie Eldil Adolowi? Czy była mu ostatecznie dana? Czy mam jakiś zapis tego? Prawda jest jeszcze bardziej zagmatwana. Mamy wiele różnych interpretacji na temat tego, co Adolowi zostało przekazane. Ale na tym się kończy jakby ta opowieść i może jakby pewnym ważnym przekazem? Przynajmniej taka jest moja teoria. No właśnie, ale dowiemy się czegoś więcej? Dobra, więc zakończenie w formie pamiętnika. Nie wiemy, co jest u innych, co się dalej zadziało. W każdym razie Is Memory of Celceta tak się właśnie kończy takim niedopowiedzeniem. Dobra, więc cóż, moi drodzy. Jak się nie trudno domyśleć, to
Najprawdopodobniej będzie ostatni film z serii, chyba że coś tam jeszcze bonusowego było. W sumie to nie pamiętam, bo tę grę przechodziłem już bardzo dawno temu. Właśnie jak wspomniałem, na samym początku wersji na PlayStation Vita. W zasadzie ta wersja na PlayStation no, różni się tym, że troszeczkę no, grafika jest podrasowana, tak dosłownie troszeczkę. No, nawet interfejs i wiele innych rzeczy pozostało niezmiennie, właśnie takich dużych, dostosowanych do mniejszego ekranu. Ogólnie całkiem ciekawa przygoda w regionie Celcety, tak jak też mówiłem na samym początku. Gra bazuje na nawet dwóch grach, czyli Is, Dawn of Is, czwartej części i zarówno też drugiej, czwartej części Is, Memories, nie Memories, Mask of the Sun. Także tutaj historia opowiedziana na nowo, w innym troszeczkę stylu. Ogólnie też mechanicznie gra też bazuje na Isie 7, który był poprzednio wydaną grą, więc jakbyśmy na przykład przechodzili w kolejności takiej wydania, to oczywiście 7 byłaby przed tym, później ta część i później 8. No ale cóż więcej tutaj pozostaje mi do opowiedzenia. Zobaczmy napisy końcowe do końca i może jeszcze jakaś scenka na sam koniec będzie. Może jednak zobaczymy, jak Adol wraca do pozostałych i jak się potoczyły losy. A może kto wie, może jeszcze kiedyś powrócimy do regionu Celcety, może Falcom wymyśli jakąś nową część Isa, w której wrócimy do tego regionu i czegoś więcej się dowiemy. No cóż, zazwyczaj części Isa, przynajmniej te nowsze, chociaż niektóre starsze też, nie kończą się takimi niedopowiedzeniami. No cóż, chyba powoli też i napisy będą leciały do końca. Mamy jeszcze scenki, które mieliśmy okazję zobaczyć w grze. O, juhu! Wersji animowanej wyglądają naprawdę świetnie. I sam Odile między nimi. Dobra, to już chyba będzie też i koniec napisów końcowych. Tak. Gra z 2020, czyli stosunkowo świeży tytuł. Przynajmniej wersji na PlayStation 4. A, jest nasz bohater. Który najprawdopodobniej ruszy w dalszą drogę. Czyli tak oto kończy się odświeżona czwarta część Isa. Tak więc dzięki za grę, do następnej przygody. No właśnie, a tych przygód jeszcze troszkę będzie. Ogólnie na ten moment przynajmniej części Isa mamy 9, więc tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze na końcu. No i teraz mamy jakby dane ukończenia gry. Po zapisaniu tych danych będę mógł znowu wejść w nową grę z obecnymi jakby postępem drużyny. Mamy New Game Plus i Time Attack. Jeśli mamy te dane, to możemy sobie wejść w menu wspomnień i wyzywać ponownie bossów. Dobra, więc utworzymy sobie dane jakby ukończenia gry. No i wtedy możemy zacząć z plusem i mieć jakieś dodatkowe bonusy. No ale to, że tak powiem, zostawmy sobie. No to tak, moi drodzy, kończy się też Is Memories of Celceta, także ciekawa historia, fajnie odtworzona. No to co prawda nie znam do końca szczegółów historii obu oryginalnych gier, ale z tego co przynajmniej słyszałem, łączy ta gra obie. Dobra, mniejsza o to. W dzisiejszym filmie, jak i w tej serii, to już będzie, moi drodzy, wszystko, tak więc mi pozostaje was zaprosić na kolejne filmy, kolejne serie, nie tylko Is, ale również inne, też nie tylko nowe, ale również te stare, tak więc zapraszam na mój kanał, tam myślę, że
Coś dobrego dla każdego się znajdzie. Tymczasem mi pozostaje się z wami pożegnać. Do usłyszonka w kolejnych seriach, filmach. To cześć!